Dobrze, więc coś tutaj nam przerwało. Tutaj. No, tu mam. Ja cię kręcę? Ha, silny jesteś. Dobra, spróbujemy się. No jak ja mam tutaj? Czekajcie. A, udało się. Chodzimy. Dzięki. Dobrze cię widzieć, Spike. Ile to minęło? Szmat czasu. Ale nie rozklejaj mi się tu. Dokąd idziemy? Zobaczysz. Niesamowite. Co takiego? Ha, większość pielgrzymów nie wytrzymuje 2 lat, a ty trzymasz się już od ilu? 4? Ha, i nadal żyjesz. Tak jak ty. Wiem, ale ja jestem zajebisty. Tak, jasne, jasne. Poważnie. Chciałbym mieć tyle energii, co ty. Masz coś w sprawie Jane? Po Nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Baines czy Gary? Baines, ale za dupie. 5 chałup, na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Patrz, Aiden, pól pełen miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? No ba. Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. Czyli na kół używamy. Na kół używamy miodu. Trochę się rozleniwiłeś, odkąd ostatnio się widzieliśmy. Trochę się rozleniwiłeś, odkąd ostatnio się widzieliśmy, co? Do roboty. Nie widzę rumianku. Za bardzo. Gdzieś tu niedaleko obstawę musi rosnąć. Czyżby to było? No właśnie, to jest ten jeden. W tą stronę? Jakby, ale... Dobra, zobaczymy. Dokładnie jest. No, nada się. Okej. Okay. Tak też mówisz do Spike'a. Okay. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta miała takie powiedzonko. Pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. Lek. Okej. Otrzymujesz nowy schemat. Ciśnij O. I przejdź do menu. Dobrze. Okej. Możemy to wytworzyć. Jedno. Okej. Z rumianku. Wytworzymy. 2. Okej, nie mamy rumianku, ale możemy... Wiemy, że możemy wytworzyć już. Ok, mamy plecak, mamy miód, mamy rumianek. Mamy jakieś tutaj ciuszki. Zapewne tak jakieś łachy pierwsze. Droga pielgrzyma. Wytwórz lek. Sprawność w walce. Dobrze.
Zaraz. Dobra, mamy wytworzone. Chodźmy, już niedaleko. Okej. Po drodze myślę, że można by było werbować rumianki. Czyli po prostu możemy szukać tutaj. No. To tutaj. Chodźmy. Dobrze, więc wejdźmy. Bardzo mi się podoba ten dźwięk. Wow. Ktoś tu miał kurna chatę. No, chata ładna. Okej. Teraz pytanie, czy to jest otwarte? Zamknięte. No. Spróbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Dobra. Zabierz coś na winie. Jasne. Jest. Wejście. Okej. C, aby kucnąć. Co możemy tu... No nie przeraża mnie sam ten dźwięk tego... Okej. F. Pusto. Cholera. Ktoś tu jest. Drzwi. Sprawdzimy, co tutaj jest. Dobra. Nic nie ma. O, ale nie wiem, czy to nie będzie jakaś zasadzka. Artykuł z gazety. Ktoś tu jest. Na 100% ktoś jest w mieszkaniu. Tutaj. Obstawiam zombiak. Będzie, no bo to musi być pierwsze spotkanie. Impreza. Do tego czasu GR całkiem straciło kontrolę nad wirusem. Przeszukaj dom. Obstawiam. Tu coś by... Tu jest coś. Jest. Fuh. Zamknięte całe szczęście. Szczerze, tego co mi brakuje tutaj, to teraz kontaktu pierwszego z zombiakiem. Nie mam nic, co by się mi przydało do obrony. To jest pierwsze. Po drugie... Dobra, nic tu nie ma. Dobra, wchodzimy. Nie będzie zombie. A nie, dobra. Uff, już się przygotowałem na... Co jest? Aiden, wszystko w porządku? Tak, szczury. O chyba Jezus. Pora się pożegnać. Jak to? Co? Zaczynam się o ciebie martwić, a wiesz jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Co? Ale jak to? No bez jaj. Wziąłeś... Po prostu se wszedł i poszedł w pizdu. Okej. Okay. Dobra. Coś tu żeśmy zebrali. Tu coś zebraliśmy. Okej. Okay. Pokaż co tu jeszcze można zebrać. Chyba tu już nic nie można przeszukać, nie? Wszystko co mogliśmy to zebraliśmy. Okej. Okay. A tutaj nie byłem. A nie, byłem tu chyba. A nie, nie byłem tu. Ładny obraz. I to nazywali sztuką? Każdy interpretuje jak chce sztukę, prawda? Okej. Okay. Jakiś alkohol, coś tego? Może wino? Ciekawe, jak smakowało wtedy wino. No tak, bo wtedy to... Who do you voodoo?
Brzmi znajomo. Okej. Tak. Okej. Dobra, to jeszcze możemy. Tutaj generalnie nic. Jakaś torba. To skórę jakąś mamy. Ojojojoj. Coś trzeba kucnąć. Jak? Miejsce ukrycia. Aha. Okej, rozumiem. Czyli to jest niewidoczne dla. Podejrzewam jakichś stworów. Czyli obstawiam, że tu coś trzeba będzie. Nic. Zero. Dobra. Przeszukaj dom. No i wypuść mnie. Okej, puszki szmaty, dobra. A, obstawę podnieś. Dobra. Tu jest szafa. O, jest coś. Zasób. No dobra. I co teraz? Okej. Czy ja wszystko sprawdziłem? Czy tutaj te drzwi mi coś powiedzą? Nie. Szukaj to. To jest to wejście, które miałem, tak? Tak jest. To jest garaż na obszarze celu. Okej, to chyba trzeba. To mi się wydaje, że. Gdzie on jest? Tu coś? Nie. No dobra, no. Nie. Czekaj. Coś tu trzeba zrobić. Podejrzewam, że tutaj się trzeba będzie schować. Dokładnie. Że coś tu się wydarzy. Bo co? Co, że mam wyjść niby nagle? O to kurwa, że się odjebał. No i co? Czy to chodzi o to? Nie za bardzo wiem, co mam teraz tu zrobić, jakby. Nie mogę z nim porozmawiać. Tu coś cały czas mi skrzypi. Dlaczego ja mam te ręce w ogóle schowane? Czekajcie, latarka jest. Pod tabem? Nie. Przeszukaj dom. No przecież przeszukałem. Czy coś jeszcze tu pozostało? No, używam tego instynktu, ale. No on mnie tylko w tą stronę kieruje. Tu jakby już nie ma, no dobra. Czy ja mam tutaj pozamykać te drzwi? To o to chodzi? Coś pominąłem. Ale co?
czekajcie, może tu chodzi o to, żeby wyjść. A tu jest. No jest góra. Jeszcze. Tu jest góra do zbadania, ale jak tam wejść? Nie. No, bo tak się nie da. Nie. Okej. Przeszukaj dom. Droga pielgrzyma. Czy my tu jakieś mamy... wskazówki. O! Kłócanie. Latarka pod T. Okej. Odległość skoku. Poruszanie się, skakanie, wspinaczka, zmysł przetrwania. Wchody rocznicy. Dobra. Na T jest latarka. A jest. No, okej. I teraz pytanie. Prawda? Co mam z tą latarką tu zrobić? Tu? Aha. Nic nie ma. Czekaj. Nie. Nic nie ma na 100%. Tu mamy drzwi. To jest pytanie. Czy chodzi o to, żeby je zamknąć? Nie siedzi dalej przy tym. Pianie. Tu jeszcze coś jest. Nie wiem, czy ja tu byłem, czy nie. Tak, byłem tu. Tu żeśmy zbadali wszystko. To pomieszczenie jest czyste. No to o co tu chodzi? O kurwa. Wzruszające. Nie ma to jak impreza z okazji końca świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu, okej? Okej. Okej. Ups. Dobra. To powiem wam, że no tu impreza była konkretna. Widząc po tych łapię to za serce.
przynajmniej byli razem. No powiem wam, że takie momenty ruszają mocno. Nie jednego twardego naprawdę skurwysyna, nie? Że ten klimat, ta klimatyczna muzyka. Wszyscy zginęli na imprezie. Miała klasę. Najdroższa Mary, przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. Aiden, chodź, popatrz na to. No, powiem wam, że jak na początek mocny. Czekajcie, jak tutaj wejść. Czekajcie, jak tu wszedł. Na górę, nie? Znaczy... Trzeba się tu chyba wrócić. Pytanie, gdzie on poszedł i jak on wlazł? Tędy? Gdzieś tu muszą być schody na górę. Czekajcie. Tego tu nie było, te drzwi. A nie, dobra, były te drzwi. Te otworzył, tu otworzył drzwi. Na górę. Let's party. Siadaj, stary. Proszę. Prezent? Mówiąc bardziej konkretnie, to dar od bogów. Znalazłem tę broń przy ciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydała. Masz. Wygazowane. Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. Ach, przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby Krain mógł to widzieć. Kto? Mniejsza z tym. Wytropiłem tego faceta. Teraz pytanie. On mówi o Krainie. O tym chłopie, który spadł, nie? My wiemy, kto to jest Krain z pierwszej części. Dlatego teraz zapytam się, dlaczego mi teraz to mówi. Co? I teraz mi to mówisz? Ha, kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Typ jest w Villedor i podobno wie coś na temat Wolca. Villedor. Więc jestem tak blisko, co? Hej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do Gary? Masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może. Ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi koza do woza. No dobra, ale masz o mnie dług. O, żeby jeden. To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia.
Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. Okej. Na pewno będzie coś chciał w zamian. Dobra, spytam się, czy wiesz, co chcę dostać w zamian. Co chcę dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, nie szurniętą. Może Jane jest... trochę impulsywna i... Zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko zobaczył jej... Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy. Piękne, stalowe, duże. Nie sądziłem, że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I o kobietach. A pewnie masz rację. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wypędzi. I przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. A ten Waltz? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie, bynajmniej. W takim razie dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak, kiedyś. No, czas na mnie. To kiedy się zobaczymy, ha? Za kolejne 2 lata? Może. Trzymaj się. Obyś znalazł tego Waltza, czy kogo tam szukasz. I pamiętaj, 140 i 200 MHz. O świcie, typ będzie czekał. A więc tak rozpoczynamy naszą podróż pielgrzyma. Po prostu pijąc piwo, wygazowane, dostając od gościa pałkę i informację, że na tamtej wieży mamy o świcie spotkać się przez radio z Waltzem, bądź z tym gościem, który tam polega. Okej. Dotrzyj do anteny radiowej. Okej. Pamiętaj, że trzeba, że nie jesteśmy sami. Właśnie. Czy to będzie pierwsza historia? Tap. Dotrzyj do anteny. Antenę mamy tam. No chyba nie... Nie każą mi skoczyć do wody. Czy jednak trzeba będzie? Nie, jest zejście, dobra, już... Chociaż moglibyśmy zaryzykować... że tak powiem... Na 100% będzie spotkanie z jakimś zarażonym. Dobra, to jest pałka do obrony. No nic, dobrze, w takim razie pędźmy tam. Co tchu. Będzie dłuższy materiał. Myślę, że... Aj! Okej. Mamy tutaj... O Jezus. Torbę. Jeszcze szukamy. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma jeszcze tutaj jakichś ziółek. Oczywiście, że są. Zabieramy. Okej. Słyszę. Zarażonych. No, myślę, że nie unikniemy konfrontacji z nim. Także... YOLO.
gryzonie. Dobra, dziękuję. Jeszcze jeden jest. Jeden jeszcze jest, dobra, no to wybiegamy do niego. Dobra, czy to będzie też opcja przeszukaj? Nie, niestety, nie mamy tej opcji. Gdzieś tu... Tu widzę, o, właśnie. Podnieśmy. Aha, czyli nie wiem, czy tutaj chyba z nich wypada, albo i nie wypada części, bo w piwnicy można było ich przeszukać. Zaś tutaj... Dobra, tutaj mamy nasze... O, mamy jakąś pałkę. Pytanie, czy chcemy wejść do tego mieszkania? Dobra, wchodzimy. Wszystko co się da. Okej, to aby włączyć latarkę. Nic nie ma. Okej, to są drzwi, które prowadzą do tego. Mam, że... Pomimo tego, że grałem w jedynkę, to jest to gra, która bardziej wywołuje u mnie dreszczyk emocji. Zabierzemy sobie nagietek. Zbieramy takie ziółka, dlatego że... No, come on, stajemy. Kurwa. Dwóch jest. Ich? Nie, jeden. Dobra, lecimy. Dobra, złamany. Okej. No i jest straszniejsza ta gra. Tak, pod tym kątem myślę. Na pewno. Okej, mamy walizki. Nie wiem, czy to jest chyba tu, tak? Jezus, właśnie to jest to, o czym mówię. Okej, no jest jednak funkcja przeszukania. Tylko nie u we wszystkich, podejrzewam. Trzeba uważać, bo tu mogą być... Kurczybyki, ale dobra, jest miodek i mamy nagietek. Także zbieramy. Im więcej, tym lepiej. Dobra, tutaj. Myślę, że. Nie wiem, czy ja mogę pchnąć? Mogę. Dobra. Uczymy też się od razu gry. Oczywiście będę to musiał zmontować, dlatego że. Nie mam kurtyczki, więc chyba myślę, że tak tutaj mnie gra chyba chce pokierować. Dokładnie. Dokładnie. Okej, na most. A, 93 metry. Teraz tak. Jest tutaj coś, co bym mógł... Co bym nie mogło... Tu coś leży. Jakaś broń. Oczywiście. Samochód chyba raczej nie przeszukamy. Czy tu coś jeszcze jest? Nie, nie ma. Dobra, także lecimy. Obstawiam autobus. O nie, dobra, siedzi za chłop, ale może. Jest coś.
przydatnego w tym autobusie? No niestety nie ma. Okej, okay, mamy tutaj mały... Zbliża się do gryzoni. Aha, czyli muszę po prostu... One śpią. Musimy po cichu przejść. Tak, aby ich nie obudzić. Dobrze. No to chyba trzeba... Nie wiem, tu na górę iść, tak? Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się tutaj... Co? Muszę tu skoczyć. One chyba śpią teraz, nie? No, po cichu. Pytanie. Czy po cichu tu zejść? Chyba mnie. Chyba mnie nie usłyszał. Nie, dobra. Okej, widzę, że... Jest coś takiego jak bomba. Trzeba X, aby go odpalić. Biegniemy. Dobra, nie wiem, czy tam się coś udało ich zabić. Trzymaj się krawędzi. Aha, tu jest coś, dobra, okej. Okay. Wycicić. Okej. Okay. Dobra, widzę, że staminy nam się trochę... Czy ja mógłbym usiąść? Nie, bo bym podziwiał ten piękny widok, który tutaj jest. O świcie, ale tutaj świtu nie ma. No come on, idziesz. Wiemuś. Okej, okay, mamy ul. Bierzemy. Jesteśmy w stanie sobie zrobić już dość. Dość. Idziesz. Come on. Dobra, okej. Okay. Mam jakąś mapę, która coś sugeruje. Park, pewnie jej obraz. Zbieramy tutaj miodek. O, z drugiej strony. Jeden miodek, nagietek. Drugi miodek z drugiej strony, nagietek. Okej. Póki co, powiem wam. Okej, wystraszyłem się. Tylko kamienie, dobra, okej. Boże, ale to realistycznie, naprawdę dźwięki są oddane. Dobra, okej. Co ja mam tutaj zrobić? Chyba nie mówią poważnie. Czekajcie. No widok jest... Powiem wam, że no robi to mega wrażenie. No generalnie wieża jest gdzie? Którą mańkę? Gdzieś tu chyba jest ta wieża, nie? Ale... Okej. No i co teraz? Znaleźliśmy się tu. A mamy chyba trafić... Dobra, chyba mamy iść dalej, tak? Tu gra nas prowadzi, okej. No nie. O kurwa. Dobra.
Udało się, ale powiem wam, że mam mega... Generalnie stracha, jak mam zaatakować te zombie. Ja wiem, że to jest gra że to są... Ale pizgnął. On żyje na 100%. A nie, dobra, okej. Jakieś są trzy monetki. Dobra, teraz tak. No way. No sztos. Dobrze, otwórzmy naszą umieszczę umiejętności. 47 minut materiału plus tamten wstęp, masakra. Ale powiem wam, aż nagram kolejny odcinek, nie? Dobra, mamy pierwszą umiejętność. Jeszcze raz zobaczmy. Pozwala skakać wyżej i sięgać wyższych krawędzi. Super. Okej, okay, czyli pewnie... No, dokładnie. Już blisko. No i co? Dobra, udało się. Czyli jest to... Dobra, to by trzeba było teraz latarkę moim zdaniem włączyć. Nie wiem, czy ona ma baterię. O świcie. Jest... Nie wiem jak... A jest radostat. Nie, to nie jest radostat. Zrobiło się ciemno. Czas znaleźć kryjówkę na noc. No właśnie. Lepiej raczej nie będzie. Dobra, antena. Come on, come on. No. Ale... Aha, dobra, okej. Widzę. Dobra. Rozgłośnia powinna być gdzieś tutaj. Okej. Okay. Sprawdzę w tym czasie. Mamy tutaj coś do... Okej, okay, zjedliśmy. Wybieramy. Przeszukujemy śmieci. Okej, okay, ślady krwi. Nic tu nie ma. Kto się ruszał? Niedawno. Kto się przesunął? Okej. Okay. Tu nie mamy. Znajdź bezpieczne miejsce do spania. Super. Mamy tu wyjścia, okien. O, mamy jakiś toporek. Coś jest na dole. Jest szafa. Okej, spróbujmy. Nie, poczekajcie. Jeszcze raz. Dobra. O. A jest kryjówka. No jest. Nasza rozgłośnia. Dobra, a jak on teraz... Muszę włączyć agregat. Okej, okay. Gdzie jest agregat? Fajki. Jakieś... nie wiem, to ale... tu muszę wyjść, dobra. Coś tu jeszcze jest takiego, co bym mógł? Wybrać maczetę. Możemy się tutaj przespać i tu będzie nasza kryjówka, jeżeli ją włączymy. Dobra, to pośpieszmy się. I włączmy. O Jezus, kochany. Dobra. Co jest? O kurwa. I co teraz? Dawaj, 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 ziomuś. Dobra, trzy zombie. Co to kurwa jest? What the hell? Ah!
Kim ty kurwa jesteś? Podstawy walki. Niektórzy wrogowie używają silnych ataków, które zadają spore obrażenia i mogą się powalić. Tuż przed wykonaniem silnego ataku pasek zdrowia wroga zaczyna świecić na czerwono. Wykonaj unik, by nie dać się trafić. Aby wykonać unik, wciśnij spację, poruszając się do tyłu lub w boku. O Jezu, będzie ciężko. Come on! Chodź. Dobra, jedziemy. Okej. Okay. Dobra. Chodź tutaj. Dostał przekręcony kark. Dobra. Okej. Co to kurwa? Dobra, tam jest kolejny, okej, okay, odpalam. Okej. Dobra, to coś. Jest tu gdzieś, kurwa. Dobra, chodź tutaj. Dobra. Okej. Okay. Tam jest. Ten jeden. Oczyść teren zarażonych. Chodź. Dobra, no nie za bardzo mi jest na rękę. Dobra. Dawaj. O Jezus, ajajaj. Dobra, chodź tutaj. Chodź. Ajajaj, dawaj. Gdzie ona jest? Dobra, spierdalamy. Do środka. Dobra, chodź tutaj. Aha, muszę sobie ha wziąć. Było się. Jeszcze raz. Mamy mało HP, trzeba to gówno trzeba zabić. Chodź, idziemy na walkę teraz. No chodź tutaj, gdzie ty? A nie, dobra, uciekła. Myślałem, że będzie konkretna z nią walka. Come on, jedziesz. Brawo. Super, chłopak. Czyli ja teraz mam wrócić? Dokładnie, włącz zasilanie budynku. Super. Ja bym chętnie zamknął te drzwi w ogóle. Da się zamknąć? No i zajebiście. Mamy, że tak powiem, bazę zrobioną. No. Jest to. Okej, okay, ja sobie chętnie bym tutaj. No, to co już muzyczka by zagrała wszystko? Pięknie. Okej, okay, mamy bezpieczną strefę. Udało ci się właśnie odblokować pierwszą bezpieczną strefę, dzięki temu czemu masz teraz do dyspozycji więcej punktów odrodzenia. We wszystkich bezpiecznych strefach znajdują się lampy UV, które gwarantują bezpieczeństwo w nocy. Co więcej, każda bezpieczna strefa zapewnia dostęp do punktu odpoczynku, który może zmieniać porę na dzień lub noc, oraz do schowka Aidena, w którym można przechowywać nadmiarowe przedmioty. Super. Bezpieczne strefy. Mamy odblokowaną pierwszą. Czy ja bym mógł sobie tutaj coś... No oczywiście, że tak. No aha, bo my tu co możemy tutaj, okej, 25, czekajcie, 15, 17, co jakąś taką lepszą, to sobie odłożymy, 25, 18, to bym sobie odłożył, a ten miecz bym, chociaż wiecie co, coś czuję, że to będzie, no właśnie, trwałość 40, 120, weźmiemy sobie jeszcze te dwa w razie czego, dobrze. W dodatkach mamy coś. Wykorzystaj. A, wykorzystaj, dobra. Zawartość jest w tej chwili następna. Lepiej włącz. Aha, dobra. Także co? Ja idę spać. A wam dziękuję za ten godzinny odcinek, bo on będzie połączony razem ze wstępem. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Do zobaczenia wkrótce.